Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie numer 3. Mamy tutaj, no to nagły przypadek, musimy poza kolejnością wziąć. Chodzi o pieska Nora. No jest w stanie bardzo ciężki i do oczyszczenia, zanim odejdzie. Także smutna historia i sytuacja i dla opiekunki tego zwierzęcia i no wszystkich nas zawsze wciąga takie sytuacje, taki lekki smutek, ale się cieszmy, że pójdzie w dobre, zostawia stare, zniszczone ciało, schorowane, a tam opowiem Wam, bo jesteśmy nieraz i mamy właśnie spotkania ze zwierzętami, które odeszły, także opowiem Wam to też i dodam Wam to otuchy i też radość, także ten smutek będzie lżejszy dla tych, którzy właśnie tracą zwierzęta. I już wszyscy są, widownia to huczy, przywitaliśmy się, wszyscy są tam, pełniutka sala, jest, schodzą się zawsze witać właśnie swoich bliskich braci. Nie? Dobrze, zaczynamy. Nora. Sperys podniósł ręce, poprosił o ciszę, bo głośno. To witanie zawsze jest bardzo głośne tam, każdego zwierzęcia i zaczynamy. Nora. N-O-R-A. I hasło jest od Małgorzaty. Pomarańczowy ekran się ukazał. Jest na boku, leży łapami do nich. I skan już wyjechał ze stołu, ją tam objął to całe ciało. I ten kryształ dopasował się do jej wielkości i teraz przeszukują. Już mordkę, już na mordce jest. Dobrze. Już skan się zatrzymał na mózgu. Die Energie ist so orange-rot. Pomarańczowo-czerwona energia, taka zgniła czerwień. Jest program, jest aktywny, mówi Eternis. No i ten program mówi, że zniszczył genetykę u tego zwierzęcia. I pomocnicy ściągają właśnie odkurzaczem tą energię, jest agresywna. Wird das Gehirn gerade auch gereinigt, weil das so verschmutzt. No i zabrudzony cały mózg tam właśnie Perys teraz oczyszcza z tej brudnej energii ten cały mózg. Okay. Ten program właśnie doprowadził do tego. Mit Energie praktisch aufgefüllt. I zakłada tam energię, zabezpiecza energią cały mózg Perys. Okay. Jetzt läuft das Gehirn weiter. No i skan poruszył się i już jest na karku, na szyi. Da ist ein ganz kleiner gelblicher Chip, so seitlich am Hals. Also nicht an der Wirbelsäule, sondern na po lewej stronie na szyi ma taka żółtawa plamka energetyczna. Die ist nicht aktiv. Nie jest aktywna, ten problem. Macht Perys mit seinem Lappen weg. Perys chusteczką to ściągnął. I skan poruszył się dalej, ciało obejmuje, są na przednich łapach, nie ma nic. I teraz wyszły na zewnątrz wszystkie organy tego pieska. Na sercu, na płucach nie ma nic. Na wątrobie nie ma nic. Teraz cały przewód pokarmowy, żołądek jelita ogląda. Im Magen drin liegt so eine mittlere Größe, so grüne Energie. Zielona energia jest program żołądku wewnątrz. I Perys mówi, że ten program zaczął już działać. Die sollen halt einfach verursachen, dass also das, was dahin frisst, dass es wieder relativ schnell nach oben rausgeht. Also, I
Perys mówi, że ten program po prostu, co ten piesek je, to wyrzuca z powrotem, że żołądek nie chce tego przyjmować. Tak działa ten program. Die Gedärme, die sind frei. Na jelitach nie ma nic. Ja. Die Nieren sind auch frei. Na nerkach nie ma nic. Jetzt gucken wir uns die Wirbelsäule an. I teraz cały układ kostny wyszedł na zewnątrz. Da ist noch ein zwischen, also Wirbelsäule liegen noch ein kleiner, also ovale Energie ist das. Wo? Also zwischen der Wirbelsäule, da wo die Wirbel sind, weißt du? Ja, welche Stelle? Das ist kurz vorm Schweif, also kurz vorm Schwanz. Krótko przed ogonem na kręgosłupie jest energia, welche Farbe? So grünlich. So zielonkawa energia jest, program jest. Na... Aber die ist nicht aktiv. Nie jest aktywny program. Wieder mit dem Tuch weggenommen. I chusteczką ściągnął tą energię. Jetzt kommen wir zu den Hinterläufen. Teraz. Tylne nóżki są przeglądane. Okay. Da ist nichts. Die sind frei. Sieht man noch den Schweif hinten. Der ist auch frei. Nie ma nic. So. Jetzt geht der Schwanz auch nicht. Ja, ja. Na Ogonku też nie ma nic. Der Schweif meinte ich ja, der Schwanz. Da ist auch nichts, ja. Okay, der Scan fährt schon rein. Juskan wjechał pod stół z powrotem. Ja, der Hund, der ist jetzt runtergesprungen. No i piesek zeskoczył ze stołu. Całkiem młody ogon mu chodzi, bardzo się cieszy. Ja, man merkt halt die Freude. Und jetzt führt Peres praktisch, geht mit ihm zum Kristall. I Peres prowadzi go do kryształu teraz. Ja, und jetzt sieht man da, dass er sitzt neben Kristall, also nee, liegt eigentlich mehr, wenn man sagt Platz, so wie sie Platz machen, die Hunde, mit dem Foto tak richtig. Tak się położył koło kryształu, nie na kryształe, ale koło kryształu. Und jetzt diese Energie, wo in den Hund reinfließt, die ist so durchsichtig. No, also, przezroczysta energia, piękna, przezroczysta energia przyszywa tego pieska i ogarnia całość ciała. Und Peres erklärt mir gerade, dass so diese Energie wieder hilft den Übergang vom To jest specjalna energia, która otacza właśnie tego pieska i ta energia wspomoże bardzo płynne przejście tam do nich, do świata duchowego. To też coś, żeśmy się nowego dowiedzieli. To znaczy, że już jest, ta dusza już jest gotowa do odejścia i dostała specjalne ochrony, żeby gładko przejść bez komplikacji. To jest totalnie Gänsehaut, weil... Simona mówi, że cała jest ciarki po niej teraz przeszły. Auf der Basis ist jetzt gerade so laut und die begrüßen die jetzt schon und sagen, sie freuen sich so. Bardzo zrobiło się hucznie teraz na całej widowni. Oni już witają tą duszę u siebie po prostu. Und man merkt auch, also sie fängt jetzt so an, wie so Hunde richtig jaulen, also so richtige, wie er... Ja, ich bin so weit, so richtiges... No i jest niesamowita reakcja tego pieska. Nora zaczęła wyć, ale to nie takim żałosnym wyciem, to takim radosnym wyje tam. Jakby już za chwilę będę u was. Radość pokazuje. No Tommy już podszedł i za chwilę będzie. Sie steht auf, ja. No wstała man sobie. Merkt die Fröhlichkeit und die Dankbarkeit. Bardzo wdzięczna jest ta dusza, ten piesek bardzo wdzięczny jest, cieszy się i już tą radością, że już tam już jest witana po prostu. Sie hat jetzt also ihre Ohren sind ganz spitz. I uszy stanęły, całkiem się wyprostowały prosto do góry. Und sie hat mehr so einen hüpfenden Gang, also wirklich wie ein junger Hund. I jak mówi normalnie, zdrowy, młody pies idzie w kierunku portalu, bo uszy stoją tak i mówi, pięknie to wygląda, bardzo uroczyście idzie do portalu. Jetzt geht sie gerade durchs Portal und wieder. I już
tam było pożegnanie to telepatycznie i nie pożegnanie takie jak inne zwierzęta odchodzą do ciała, żeby tu jeszcze dłużej, właśnie tam to było to za chwilę, nie, jakby spotkamy się za chwilę. Z jednej strony się cieszymy, że ta dusza już tam jest oczekiwana, z drugiej strony no jest troszeczkę przykro, nie, bo to jest zawsze ta sytuacja, żeśmy teraz stracili naszą kotkę Lunę. No 17 lat z nami była od samego początku i ze starości odeszła na moich kolanach, umarła. Byłam przy tym, widziałam ten cud odejścia, zdjęcie nawet jak z niej duszyczka wyszła ustami mam. Uchwyciłam ten moment. Byliśmy na spotkaniu właśnie przedwczoraj na bazie z nią, ze wszystkimi zwierzętami. Nie na bazie, tylko w tej przestrzeni właśnie, gdzie odchodzą. Przekażę wam informacje, jakie tam dostaliśmy też właśnie od Perysa, o tych powracających zwierzętach, o tych dusz i o tych, które powracają z cierpienia cielesnego. Także wiadomo, to ciało zostaje tu, należy ziemi. I nam ciężko jest się odłączyć tego, bo już nie będzie tego, nie będziemy mogli pogłaskać czy z kimś rozmawiać, tak z człowiekiem widzieć, witać i tak dalej. Bo nam po prostu zablokowali te myśli, oddzielili, że tylko tutaj to jest ważne, co jest koło nas i tego musimy się mocno trzymać i bo bez tego już nie możemy żyć i tak dalej. A okazuje się, że to jest tylko po prostu przejście. Stary kombinezon jest ściągany i w pełni młodości i zdrowiu po prostu odchodzi tam, bo tam jest to prawdziwe życie. Tu jesteśmy tylko na krótką chwilę. Także Małgorzata, jak to się mówi, w miłości daj odejść twojej norce. Z tego miejsca. Pozdrawiamy wszystkich od serca i przesyłamy też wdzięczność dla tych, którzy wspomagają zwierzęta i pomagają i dbają. Także do następnego. Namaste. Zostańcie zdrowi.